Hej, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj jest kolejny odcinek na moim kanale, ponieważ wróciliśmy z aktywnością i o tym wam już ostatnio mówiłem, więc nie musicie niczym przejmować. Co dwa dni są odcinki, a jeżeli nie ma co dwa dni, to na pewno będzie następny dzień po tym, jak nie było go. Mam dużo wyjazdów. Proszę mnie zrozumieć. Dzisiaj mamy kolejny odcinek z mojej gry, ponieważ tak jak już widzieliście dwa filmy poprzednie, jeżeli nie widzieliście, to koniecznie musicie je zobaczyć i macie je oczywiście w kartach. To jest trzeci odcinek, w którym właśnie będziemy pokazywać moją grę, czyli to, nad czym pracowałem na studia i to, co już jest właściwie gotowe. Więc dzisiaj będziecie mogli zobaczyć pełen zapis rozgrywki od początku do końca, ponieważ gra jest dosyć krótka, zajmuje tam z 10 minut przejście, więc myślę, że spokojnie będziecie mogli to zobaczyć, ponieważ wiecie, to jest taka pokazóweczka, wiecie, tam są takie bajerki pokazane, co można w niej robić. To nie jest taka pełnoprawna gra, to nie jest to, co bym chciał kiedyś, nie wiem, sprzedać czy coś. Na tym, co będę chciał stworzyć i sprzedać, to porozmawiamy na koniec tego odcinka. Na razie myślę, że po prostu bez zbędnego gadania przenieśmy się do gry. Okej, jak pewnie widzicie, jestem w grze, która troszkę się zmieniła, ponieważ to tak nie wyglądało. Nie było żadnego dziennika, żadnego opisu, takiego czegoś tutaj nie było. A w tle oczywiście jest nasza znajoma postać, ale zaraz przejdziemy do szczegółów. Na początek przejdziemy tą grę po prostu od początku do końca i w międzyczasie będę się starał wam pokazać rzeczy, które się zmieniły, które zostały dodane, zgodnie z waszymi sugestiami, ponieważ oczywiście robiąc to wszystko wzorowałem się na waszych sugestiach. Dobra, więc tak, dziennik. Po długiej drodze przez góry docierasz na skraj sadu. Drzewa dały bogaty plon, zdrowe gałęzie zwisają jabłka. Wszelka roślina zachowała bardzo zdrowy kolor, mimo tego, że nikt jej nie pielęgnował przez długi czas. Wedle twoich informacji, tuż za nim znajduje się zakupiona przez ciebie posiadłość, opuszczona farma. Musisz dotrzeć do niej, ocenić jej stan i doprowadzić ją do stanu użyteczności. Cel: przejść przez szat i dotrzeć do farmy. We wszystkim chodzi o to, że ty pojawiasz się na jakimś tam świecie, ponieważ kupiłeś farmę. I w tym miejscu, gdzie kupiłeś tą farmę, jak wcześniej można biegać i tak dalej, tu w tym miejscu, gdzie kupiłeś tą farmę, się pojawiasz po prostu i musisz do niej dotrzeć, żeby kontynuować całą rozgrywkę. Nasz pierwszy cel, który mamy właśnie w prawym górnym rogu ekranu napisane, to jest dotrzeć do farmy. Jak pewnie widzicie, też kamera już też troszkę się zmieniła, obraca się właśnie wokół postaci. Postać zawsze jest po lewej stronie ekranu, ale nieważne, są takie szczególiki. Dobra, biegniemy sobie tutaj i tutaj powinnam sobie zaliczyć polecenie. Zobaczcie, zleciał nam się polecenie, ponieważ wyskoczył nam znowu dziennik. Dotarłeś do opuszczonej farmy. Na jej sztuku stoi budynek pozbawiony ścian, dachu i wielu innych elementów. Jako że jesteś nowym właścicielem tego przytku, postanawiasz go naprawić, lecz nie masz ze sobą żadnych narzędzi, które mogłyby ci zrealizować twój cel. Tak naprawdę nie trzeba czytać tych dzienników, ponieważ zawsze w prawym górnym rogu mamy informację o tym, co musimy zrobić. Właściwie możemy to wszystko olać, kontynuować i po prostu nasze polecenie, jeżeli nie interesuje nas fabuła, to jest po prostu otworzyć warsztat, czyli musimy gdzieś na mapie znaleźć warsztat. W ogóle też pewnie możecie zauważyć, że gdzieś tam wszędzie w różnych miejscach pojawiły się takie właśnie tabliczki, które informują o różnych rzeczach, na przykład tutaj jest droga do sadu i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też cała mapa wygląda kompletnie inaczej, w ogóle tej mapy chyba jeszcze nie widzieliście. Tak, ponieważ ta mapa jest nowa. Jeżeli mamy jakąś screena z góry, to wam pokażę, jak to wygląda, ale my nie będziemy zbędnego czasu marnować, dojdziemy sobie do warsztatu, który jest właśnie ukryty tutaj za budynkiem. Aha, jeszcze miałem wam pokazać. Budynek jest jakby taki trochę rozebrany. I naszym głównym celem tej gry jest odbudowanie go i przywrócenie tej farmy właśnie do czasów świetności. Więc dobra, otwieramy sobie warsztat. Patrzcie, jest stół rzemieślniczy, pojawia nam się taka informacja na górze i ją sobie otwieramy. Znalazłeś stół rzemieślniczy. W międzyczasie przypomniałeś sobie, że na punktu do farmy jest stara kopalnia żelaza. Czyli naszym kolejną rzeczą, którą musimy zrobić po tym, jak zapoznamy się z tym, jak wygląda rzemieślnictwo, to jest udanie się na północną przelęcz i znalezienie kilofu. Ponieważ w naszej grze wzorem Fortnite'a i Minecrafta i tak dalej, da się również kopać skałki i różne inne obiekty. Zaraz to zobaczycie, ale na początek zobaczymy sobie, jak wygląda crafting. Tutaj mamy recepturki, klikamy sobie na nie i pojawiają nam się wymagania właśnie do skraftowania tego przedmiotu. Czyli jeżeli mamy recepturę oszlifowane kryształy, klikamy, to widać, że wymaga to po prostu jednego kryształu. Jeżeli mamy na przykład toporek, to on wymaga sztabki, sznurka i patyków. Więc dobra, na pewno będzie nam potrzebne drewno do budowania tego domu, więc pewnie to będzie nas bardzo interesować. Ale na razie po prostu idziemy sobie dalej, ponieważ musimy zdobyć kilo. Czyli tak jak było napisane w dzienniku, musimy iść do kopalni. Patrzcie, tu przy okazji są jakieś tam takie rzeczy. Zaraz wam powiem, o co dokładnie chodzi z takimi na przykład tabliczkami. Ale na razie sobie idziemy w stronę kopalni. Tu jest droga do kopalni, tu jest ta słynna przełęcz, patrzcie, o której było mówione wcześniej. My sobie tutaj przejdziemy. Można też skakać, że nie ma animacji skakania zaimplementowanej, bo zapomniałem. Ale spokojnie, kiedyś będzie, bo już kolejna, a zresztą powiem o tym na koniec. Na razie idziemy w stronę kopalni. Patrzcie, to jest taka lodowa kraina, ponieważ w mojej grze również są biomy. I te biomy właśnie wyglądają w taki sposób, że na przykład tutaj jest lodowa kraina, tam była taka zwykła. Jeszcze zobaczycie las, ale do tego dojdziemy. I patrzcie, tu jest kilof, który leży. On trochę wygląda jak z innej beczki, dlatego że nie mam zrobionego swojego modelu po prostu tego kilofu, więc jest jakiś wzięty tam z internetu. Ale możemy sobie właśnie zebrać go. Zobaczcie, zebraliśmy sobie go. Tutaj jest napisane, że dodano przedmiot kilof. No i jest napisane, zdobyłeś kilof. I tutaj jest informacja o tym, że musimy wydobyć rudę żelaza. Ale my już wiemy, jak to zrobić. Gdzieś tutaj w całej tej okolicy porozmieszczone są tak
takie skałki. Tutaj jest na przykład taka skałka, ale też jest tutaj, widzicie, na ścianie. Jest tam kawałek dalej taka skałka. I w związku z tym, że mamy kill-off, to możemy wreszcie otworzyć ekwipunek. I ekwipunek wygląda bardzo podobnie jak ten crafting. Jest takim właśnie oknem, który się tutaj otwiera. I wybieramy sobie w takim razie, że chcemy ubrać kill-off. Tutaj jeżeli jest literka E, to znaczy, że jest ubrany. E to jest skrót equipped. Po prostu zapomniałem zmienić na polski język, albo dać to jakąś kropkę czy coś. To nie ma wielkiego znaczenia. Ale mamy teraz ubrany kill-off i uwaga, możemy go wyjąć. I mamy wyjęty kill-off, patrzcie. Nasz ziomek stoi z wyjętym kill-offem, możemy nim oczywiście bić, tak samo jak to było w poprzednich wersjach. Tylko teraz to bicie już ma jakiś sens. Ponieważ teraz tak de facto naprawdę możemy skopywać rzeczy. Nie ma co prawda jakichś wielkich dźwięków i tak dalej. Ale zobaczcie, jak podejmiemy sobie do skałki i będziemy w nią uderzać, to ona faktycznie jest uderzana. I zobaczcie, czasami właśnie w lewym górnym rogu pojawiają nam się informacje o tym, że coś wykopaliśmy. I to się zdarza rzadko, ponieważ mamy 50% szans na to. No i jeżeli zbijemy całą skałkę, to ona się po prostu niszczy i już jej nie ma. My potrzebujemy tak de facto tylko jedną rudę, żeby zrobić z tego sztabkę żelaza, ale pokażę wam jeszcze, jak to wygląda, zbijając kolejną skałkę. Zobaczcie, takie są po prostu uderzenia i po 5 uderzeniach to się rozwala. Mamy 50% szans, że nam coś z tego wypadnie. Okej, jesteśmy już z powrotem na farmie i nasze kolejne polecenie, jak pewnie zobaczyliście, znowu się zaktualizowało w prawym górnym rogu. Musimy teraz przetworzyć rudę, więc idziemy do crafting table, ponieważ tam dokładnie, ja do tego, znaczy tak nazywam crafting table, to jest po prostu stół rzemieślniczy, no i tak to się nazywa. I musimy wybrać sobie recepturę sztabka żelaza, ponieważ musimy przetworzyć rudę na sztabkę żelaza. Jeżeli byśmy przeczytali ten box, który wcześniej się wyświetlił, to byśmy o tym wiedzieli, ale nie wiemy. Więc dobra, nieważne. Musimy kliknąć stwórz w takim razie, bo mamy mamy ten materiał, mamy rudę żelaza, więc możemy ją przetworzyć na sztabkę żelaza. No i jest napisane, że stworzyłeś sztabkę żelaza. Teraz muszę stworzyć toporek. Muszę znaleźć tutaj wszędzie na mapie, gdzieś poszukać jakiś składnik właśnie na toporek. A zobaczmy, jakie jest potrzebne składniki na toporek. Potrzebna nam sztabka, którą już mamy, przed chwilą zrobiliśmy, sznurek i patyki. Więc tam w tym dzienniku zalecało nam, zobaczcie, mamy tutaj normalnie sztabkę żelaza przetworzoną i takie 4 nieprzetworzone rudy żelaza. Zaraz pokażę, przetworzymy wszystkie rudy żelaza, a czy wszystkie te sztabki na... Znaczy rudy na sztabki. I zobaczcie, mamy normalnie 4 sztabki teraz, czyli wszystko się zgadza. Musimy poszukać tych rzeczy. Wszędzie po całej mapie rozrzucone są, zobaczcie, jakieś pojemniki. Na przykład tutaj są takie wielkie beczki. Patrzcie, tam beczkę na przykład można otworzyć i sobie wziąć jakieś z tych rzeczy. I tutaj mam jakieś marchewki, muchomory, kryształy. To nam się za bardzo nie przyda, więc akurat w tym pojemniku nie ma ani sznurka, ani patyków, które musimy znaleźć, żeby skartować toporek. Ale być może tutaj coś będzie. Dobra, jest sznurek, okej. Okay. Więc zostało nam tylko znalezienie patyków, które będą w trzecim pojemniku. Ja na szczęście wiem, gdzie te pojemniki są, bo sam je stawiałem, więc po prostu wiem, gdzie to zebrać. I teraz mamy już wszystkie materiały, które nam są potrzebne do zrobienia toporka. I zobaczcie, jak stworzymy sobie toporek, to mamy go w pionku i możemy oczywiście go ubrać, tak samo jak kill-off, bo kill-offem nie będziemy mogli skopać drewna, a toporkiem już tak. I zobaczcie, mamy w ręku normalnie toporek, taki jak powinien być. I kolejna rzecz to trzeba udać się do lasu, a tutaj jest drogowskaz, żeby udać się do lasu i znaleźć martwe drzewo, które można zrąbać. Ponieważ zrobiłem w tej grze tak, że nie wszystkie drzewa można zrąbać, tylko te, które są takie wysuszone. Oczywiście mogę to zmienić w każdej chwili, ale na razie zrobiłem tak, żeby po prostu prościej i bardziej klarownie to wyglądało, to po prostu musimy sobie dojść właśnie tutaj i po prostu sobie zrąbać drewno, tylko musimy w nie trafić najpierw. Okej, okay, dodano przynajmniej drewno. Nam jest potrzebne jakieś 5 sztuk drewna czy coś takiego do naprawienia całego domu, ponieważ dom się naprawia tylko z drewna, a nie z kamienia, bo wyszedłem już troszeczkę na łatwiznę, bo się nie chciało jakoś bardzo z tym męczyć. Nie pamiętam, czy 4 deski, czy 5 jest potrzebne, więc tak w razie czego zrobimy jeszcze jedno drewno, a bardziej zdobienie... O, właśnie, dobra, już mamy wystarczająco, bo chodziło mi o to, żeby wypadła mi jeszcze jeden kawałek drewna, więc dobra, mamy jeszcze jeden kawałek drewna, więc idziemy sobie na spokojnie wykraftować te rzeczy. Aha, nie wiem, czy pamiętacie grzybki z przednich wersji. Grzybki dalej są, patrzcie, tu jest muchomor, który jak zbierzemy, to za chwilę odrośnie ze znanym dźwiękiem. No właśnie, więc grzyby dalej są i dalej rosną tak samo jak i wcześniej. No więc nie ma się co martwić, nie przejmujcie się, jeżeli jesteście fanem grzybów, to one dalej tutaj będą. A teraz lecimy sobie na spokojnie w stronę właśnie crafting table'a, żeby przetworzyć to drewno, ponieważ za chwilę będziemy naprawiać ten budynek i to jest jeden z głównych celów tej gry. I dlatego właśnie wybieramy sobie w takim razie deskę. Musimy sobie przetworzyć absolutnie wszystkie rzeczy. Tutaj nam znowu wyskoczyła informacja, że musimy teraz poszukać młotka. To jest nasz kolejny cel. Ale my sobie przetworzymy absolutnie wszystkie deski na drewno. Zobaczmy, czy już wszystko. Tak, mamy 4 deski. Dobra, powinno starczyć. I teraz musimy gdzieś na mapie znaleźć
Wiecie co, młotek. Tak samo jak było napisane, to musimy znaleźć młotek. Ja znaczy wiem, gdzie jest młotek, a poza tym wielki napis młotek żelazny obok tego małego dzbanka jest dosyć podejrzany, więc na pewno pewnie tutaj będzie właśnie młotek, który dokładnie tutaj jest. I możemy sobie go oczywiście zebrać i ubrać, tak samo jak wcześniej. I teraz patrzcie, możemy sobie wyjąć ten młotek, który normalnie mamy w ręku i naprawić budynek, a naprawienie budynku działa tak, że po prostu podchodzisz do ściany i w nią łupiesz. I patrzcie, pokażę wam na starcie, jak wygląda budynek. Budynek na razie wygląda tak. Czyli nie ma żadnych ścian, niczego. A jeżeli podejdziemy sobie tutaj i zaczniemy w niego po prostu, po ludzku walić. Nie wiem, czy w niego trafiam, mam nadzieję, że tak. Tak, trafiłem. To odbudowują się powoli każde poszczególne elementy. Z każdym uderzeniem odbudowują nam się nowe elementy. I jak uda nam się wybudować cały dom. Zobaczcie, co, no, jakieś drzwi się pojawiło, okiennice. I jeszcze ostatni raz. Jak udało nam się zbudować cały dom, zobaczcie, ciemno zrobiło, bo ptaszek zbudowaliśmy. To jest informacja o tym, że naprawiłeś dom. Ostatnią rzeczą, jaką musisz zrobić, by przywrócić świetność farmy, jest zasadzenie roślin. Czyli teraz, jak pewnie wiecie, musimy zasadzić po prostu rośliny na tych oto poletkach, które tutaj są. Cały budynek już jest piękny i gotowy. Ma daszek, wszystko jest ładnie odbudowane. I ostatnia czynność, która nam została w tej grze, to po prostu zdobyć nasiona. Więc idziemy do lasu. W lesie są tak zwane ogródki, takie dzikie ogródki, zaraz wam pokażę, gdzie one są, jeżeli znajdę tylko jeden taki, bo je dosyć jest ciężko znaleźć, są dosyć mało widoczne. O, patrzcie, to jest taki dziki ogródek i z tego dzikiego ogródka, jak sobie go zbierzemy, to dodają nam się nasiona, więc patrzę nam właśnie tylko jedne nasiona, żeby ukończyć grę, bo nie musimy obsadzić wszystkich pól, więc pójdziemy sobie po prostu to obsadzić już teraz i właściwie będziemy mieli całą grę skończoną. Ta gra to jest taki, wiecie, pokaz tylko mechanik, które tutaj są zaimplementowane, że jest ekwipunek, że jest crafting, że są przedmioty, które możemy zbierać, że możemy sadzić, odbudowywać budynki, możemy robić mnóstwo różnych rzeczy. O, zasadzimy sobie na tym poletku i patrzcie, wyrośnie normalnie tutaj roślina. Pyk, patrzcie, zaraz są całe poletko roślinną. No i jak widzicie, gratulacje, udało ci się ukończyć rozgrywkę, mamy całą taką informację podziękującą. Tutaj jest coś napisane, że firma Maleo dziękuję ci za zainteresowanie grą, bla bla, nie istnieje coś jak firma Maleo, tak naprawdę. Chodzi o to, że po prostu ta moja praca, ta gra, to jest też moja praca inżynierska, którą robię na studiach i po prostu ta praca ma, to ma być taka gra, która reklamuje jakiś produkt. No i dlatego tam wszędzie były takie różne tabliczki z informacjami, ile coś kosztuje i tak dalej, bo to są jakby produkty, które można kupić w sklepie. Nieważne, nie przejmujcie się tym. Ale jeżeli chodzi o samą pracę inżynierską i samą grę, to z grubsza tak to wygląda. Tak to wygląda no i to jest cała mechanika, która będzie w tej grze. Jeszcze tam być może dojdą jakieś kosmetyczne zmiany, jeszcze nie jestem pewien, ale jeżeli chodzi o samą grę, to jest tyle. Okej, jesteśmy z powrotem w takim razie w tej pozycji, już widzieliście cały gameplay, ja jestem oczywiście Team Kaluch, warto wspomnieć, tak, shoutout to Kaluch, dzięki za koszuleczki i czapeczki, które dostałem, ale tak wygląda gra, którą stworzyłem na pracę inżynierską, tak jak wam mówiłem. To nie jest koniec tego projektu, ponieważ jak wiecie, już mówiłem w tym wszystkim, to jest praktycznie gotowe, w związku z czym nie będzie tam jakichś wielkich zmian, ale to nie jest koniec tego projektu, to nie jest tak, że w tym momencie kończę tą pracę inżynierską i już nigdy nie poruszam tego tematu więcej, nie, wręcz przeciwnie. Razem z moim bratem, którego już dawno na moim kanale nie widzieliście, po prostu pracujemy nad kolejną wersją tego i to już taką, która będzie po prostu przygotowywana pod, która będzie konkretną grą, którą będziemy chcieli stworzyć, sprzedać, która będzie miała, która będzie zupełnie inna niż wszystkie gry, które widzieliście do tej pory, więc mam nadzieję, że wam się spodoba, mamy naprawdę fajny pomysł na to i myślę, że taki, którego jeszcze nie było nigdzie i nigdzie nie ma takiej gry podobnej, więc nie jest to na pewno kolejna gra zombie, nie jest to kolejny Fortnite, nie jest to kolejny Minecraft, więc możecie być spokojni pod tym względem, myślę, że będzie całkiem fajnie, ale to zobaczcie jeszcze, na to musicie jeszcze troszeczkę poczekać, na pierwsze materiały z tego, co stworzymy, będziecie musieli jeszcze troszeczkę poczekać, ponieważ my w pocie czoła teraz przygotowujemy jakiś prototyp, który będzie fajnie działał i on będzie zdecydowanie na wyższym poziomie niż to, co widzieliście tutaj, także to, co jest tutaj, to jest już kompletne. Trzy filmy stworzyliśmy, więc mamy tą taką trylogię filmów z gry, ale to by było na tyle w tym temacie. Teraz przechodzimy do kolejnego projektu, który swoją drogą nazwaliśmy po prostu projektem Next, czyli projektem kolejnym, być może niedługo, w ciągu, myślę, że kolejnego miesiąca, może dwóch, zobaczcie jakieś tam efekty z tego. Zobaczymy się w kolejnym odcinku już za 2 dni na tym kanale, a tymczasem ja już wam dziękuję, trzymajcie się i na razie.